witam was wszystkich w kolejnym filmie. A tak naprawdę witam was po przerwie, po dość bardzo długiej przerwie, bo nagrałem wcześniej już innego vloga, ale myślę, że ten jednak się pojawi pierwszy. Zaczynamy żniwa, tak już na poważnie. Żyto w ciągu, kurczę, nie wiem, jednego dnia doszło. Momentalnie jest bardzo gorąco, jest około 28 stopni. I no po prostu ma 14,2, 13,7. Od jutra wieczór pada, chcemy chociaż nakosić około 8 hektarów do deszczy, żeby już trochę sprzątnąć tego pola, może już będzie towar na jednego tira i będzie można już coś zacząć handlować. Żyto z tej strony Amber, z tamtej strony za tym laskiem odmiana Granat. Pierwszy raz w naszym gospodarstwie, jak widać, znajdzie się i rumian, ale to są uroki moich pól. Mam dość dużo takich rzepaczanych, rumiankowych pól. Do zbiornika leci pięknie. Tutaj było, nie wspominałem, mieliśmy tutaj rzeczoznawców, którzy nam tutaj robili pewne pomiary. Tutaj szacowali plon w wysokości około 4 ton na hektar. Ja wam dopiero powiem, ile było finalnie, pewnie gdzieś na w zimę, jak już pojadą tiry za ładunkiem. Ja nie mam swoich wag. Tutaj było szacowana wydajność była metodą austriacką z kilku miejsc. Metoda austriacka to jest 100 kłosów, odpowiedni wzór matematyczny, liczymy później kilka pomiarów takich, liczymy średnią i tak się właśnie mniej więcej szacuje wysokość plonu. Tutaj akurat jest działka dość fajna, zobaczcie, są jakieś zniszczenia przez zwierzynę, ale one stosunkowo jak na moje gospodarstwo nie są duże, bo jak wiecie, mam działki, które są totalnie są zniszczone. To jest dość fajnie, tutaj na wiosnę i jesień była tylko zmniejszona o 30% obsada, dlatego że to jest troszeczkę rzadsze, ale jestem zadowolony, jak na pierwszy raz w naszym gospodarstwie jest fajne. Dopiero się uczę tej uprawy, mimo że ona jest przez wielu uważana za niewymagającą. Natomiast ja widzę jeszcze wiele kwestii, które tutaj mógłbym poprawić w przyszłym roku, kiedy będę siał to żyto. I będę chciał maksymalizować swój plon. Tutaj przede wszystkim wysiewałem kwalifikat, tak jak to ma być, jedna jednostka na hektar. Ja bym tutaj troszeczkę zwiększył normę wysiewu na moje warunki. Siew o tydzień szybciej, myślę, że tutaj w moim rejonie jest tutaj optymalny niż to było wcześniej, czyli gdzieś w granicach 7 września to już trzeba siać. Koszę starą techniką, tak jak mnie starzy kombajniści uczyli, motowidła jak najwolniej, tutaj nie ma potrzeby zwiększenia obrotów na motowidłach. Motowidła do tego maksymalną wysokość, żeby jak najmniej dotykać kłosów, no bo powiem wam, że kłosy się tutaj w życie łamią i się już prawie praktycznie samo się młodzi. Tutaj mocarnia nie ma problemów z omłotem. No i ciekawostka, mamy inne pola żyta, gdzie troszeczkę więcej wysialiśmy go na hektar. Łan jest gęstszy i co? I szacowany plon będzie niższy i to wyraźnie, od 600 nawet do tony. Po prostu to z tego, że kłosów jest więcej, jak kłosy są małe. Kłosy są małe, kłosy są niepełne, a tu są takie baty. Trochę miotły,
No ale w tym roku uchronić się od miotły to był praktycznie cud. Widać, że nawet na konwencjonalnych gospodarstwach to się dalej znajduje. Tato się już ustawia do wysypu. Ja już będę mu dawał, bo to rzeczywiście... Nie ma co jeździć z pełnym zbiornikiem. Można sobie pozwalać i jeździć z pełnym zbiornikiem na równinach. Natomiast tutaj jednak kombaj czuje, no jest dwie tony dodatkowe ciężaru. O, zobaczcie, to jest rewelacja. Powoli zaczyna się robić warkocz na bębnie. To jest to, co zawsze chciałem oglądać, jak jeszcze oglądałem vlogi innych youtuberów konwencjonalnych, z dużymi wydajnościami. Zawsze mi się marzyło, ale to jest tylko takie tutaj, te warkocze to są tylko chwilowe, no to jeszcze możemy pomarzyć o takich wydajnościach, ale po prostu my nadrabiamy ceną towaru. Zaraz będzie wysyp. Ja do wysypu siedzę cicho, muszę się skupić. Ale brzydko. Niam, niam, niam. Patrzcie, jak fajnie. Do zbiornika leci jak wściekły. Tata pokazuje, żeby nie ciąć tak przy ziemi. Bo jest bardzo dużo słomy. I może ma rację. Nie ma co obciążać kombajnu. Kierownik, on musi wszystko pokazać. Zaraz zobaczycie, jeszcze pokażę, w które dokładnie miejsce ma się sypnąć. O kurczę, nie ta bajka. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Trochę popędzimy. A my tym kombajnem jeździmy szybciej niż zazwyczaj kombajny jeżdżą po polach. Ale ten kombajn był nawet przewidziany z headerem 4,2 metra. A taki optymalny jest 3,6. My mamy 3-metrową wersję. Więc my możemy nadrobić po prostu prędkością, bo kombajn, mocarnia i sita mają wydajność większą niż ten header przy normalnej prędkości jest w stanie podać. No i oprócz tego no, ekologiczne łany są dużo rzadsze, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Zobaczymy, jak będzie
nie będzie sypało dalej. Fajne, suche żyto. A jeszcze wczoraj było, no nie wiem, to było coś niesamowitego, bo 3 dni temu padało, podobno mocno, i przy tym mocnym opadzie przez 3 dni nie spadła nawet o 1% wilgotność. Cały czas pokazywał 22-23%, no a dzisiaj 14% w jeden dzień. Ja już nawet sprawdzałem na innych zbożach, czy mi się nie walną wilgotnością mierz. Więc poszedłem na magazyn, mam resztkę pszenicy, a tam 13% pszenica. No to mówię, no kurde, no musi być dobrze. Chodzi o zabiegi, jakie tutaj wykonywaliśmy, no to tutaj nie było praktycznie, jeżeli chodzi o mechaniczne zwalczanie chwastów, standardowa uprawa jak w naszym przypadku, siew, i nie jechaliśmy ani razu chwastownikiem. Ja uważam to za błąd, zwłaszcza że tutaj tego rumianku jest za dużo. W mojej opinii tutaj można zwiększyć normę wysiewu, a później jednak tym chwastownikiem drapnąć nawet raz na jesień, a jeżeli nie ma się wałów, żeby zwałować żyto na wiosnę, to można byłoby drugi raz delikatnie chwastownikiem pojechać, pobudzić ziemię. Jedno żyto bardzo zakwaszczone, które myśleliśmy, że w ogóle nie wyjdzie, przyjechaliśmy na wiosnę, czyli już po krzewieniu chwastownikiem, i z efektów byliśmy mega zadowoleni, bo po prostu żyto odżyło, odbiło, zaczęło z powrotem zakuszać chwasty, a miało już być nic z tego. Więc tutaj jest ten błąd. No i standardowo tutaj poszedł Timak, niestety nie dojechał na czas, więc poszedł po głównie wapno i co ja tam dawałem? Aha, mangan i miedź, no i wiadomo ESL. To napiszę mi może w opisie, jak to mniej więcej wyglądała agrotechnika. I później te żyto zostało zostawione same sobie i one sobie tutaj rzeczywiście ładnie radziło. No, ludzie narzekają, że ono jest bardzo bierne w klonowaniu, ale niestety nie ma na to ceny. Ja już byłem u swojego stałego kontrahenta podpytać o cenę żyta, jeśli będzie miał dobre parametry. To moi mili, chciałem wam powiedzieć, że pośrednicy na tonie biorą 45%. Także tak to wygląda. Niestety. Ceny bezpośrednio w młynie, które jest zainteresowane dobrym ekologicznym towarem, a ceny u pośredników, niestety to są dwie różne historie. Ale to niestety każdy z was musi popracować, pojeździć, popytać, znaleźć sobie kontrahentów, zapracować na ich zaufanie. Ja na to pracowałem 10 lat, to nigdy nie przyjdzie samo z siebie. Ewentualnie jeszcze
późniejszym etapie koszenia, jak będzie coś ciekawego, coś fajnego, to Wam pokażę. A teraz po prostu może puszczę kawałek, bez mojego gadania, tylko sam kombajn, same żyto i niech się jedzie. A w międzyczasie się z Wami żegnam. Na razie, do usłyszenia, cześć. Kwintesencja żniw. Zaraz po tym, jak wyłączyłem się na kamerze, która mi padła, teraz nagrywam na telefonie, dwa czy trzy objazdy zrobiłem, pękł mi nowy pas, który przekosił dopiero 3 hektary od napędu, od wariatora. No i niestety mieliśmy gdzieś 1,5 godziny postój. Tak się złożyło, że pas, który drugi od wariatora, się poluzował po tym, jak jeden puścił i narobił bajzlu tam przy pasach od mocarni. No mieliśmy prawie 1,5 godziny postoju, zanim żeśmy połapali ładu
założyliśmy stary pas, kombajn kosi jak trzeba, tylko powiem wam szczerze, ja nigdy nie kosiłem dłużej jak do 21, jest prawie 22 i mam, i teraz wyszło, jak słabe mam światła, jadę na czuja trochę, żeby wjechać w łan, ale jakoś dajemy radę. Nie spodziewałem się, nie ma rosy, kosimy i tak też, że to dość wysoko i leci suche do zbiornika, no po prostu cud. Także to jest kwintesencja całego rolnictwa, a więc dobry humor, kurczę, czyste ubrania, potem jest cały w smarze, zobaczcie, żeby potem no Bóg, natura dała nam jeszcze to skosić. No kurczę, cieszę się niesamowicie, że tą działkę jeszcze dokończymy. Zostało mi parę przejazdów, tato pojechał zawieźć pierwszą przyczepę, ja zaraz dosypię do drugiej i tak skończymy dzisiejszy dzień. Coś niesamowitego, teraz wiem jak wygląda chociaż moja kabina podświetlona w nocy. O, kamera. Bardzo fajnie. Także ja tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszego vloga. Trzymajcie się, dobrej nocy.